Biała plansza. Po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainie, Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy. Pod ramką napis Lublin od 11 do 12 maj 2023 rok. Na ekranie profesor doktor habilitowany Cezary Sławiński. Licencja, księże rektorze, szanowni państwo, mam zaszczyt jako jeden z głównych organizatorów tej konferencji otworzyć siódmą już z kolei międzynarodową konferencję problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec agresji Rosji na Ukrainę, Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy. Magnificencja, ksiądz rektor powiedział już w zasadzie bardzo wiele na temat tych wszystkich aspektów związanych z wojną na Ukrainie. Wszyscy mamy tam swoich znajomych, kolegów. Wszyscy jesteśmy zbulwersowani tym, co tam się dzieje i jest mi naprawdę bardzo, bardzo się cieszę z tego, że Polska Akademia Nauk jako ta platforma integrująca tutaj środowisko lubelskie jest współorganizatorem tej konferencji. W oddziale lubelskim Polskiej Akademii Nauk działa 19 komisji, a Komisja Nauk Prawnych jest jedną z najbardziej prężnych. I tych konferencji organizowanych przez tą komisję jest kilka, a ta jest chyba jedną z najbardziej już znanych, bo siódma, jak zaznaczył ksiądz rektor. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich państwa, zarówno tutaj, jak i tych, którzy będą się łączyć za pośrednictwem internetu. W imieniu swoim i wszystkich pracowników oddziału życzę państwu owocnych obrad, dobrych, kuluarowych dyskusji i miłego pobytu w Lublinie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zostało tu wymienione, że prawie każdy z nas ma swoich przyjaciół, znajomych na Ukrainie. Ja idę dalej, bo mam i rodzinę. To rodzinę tak bardzo bliską, tak bardzo zaangażowaną w obronę niepodległości, wolności Ukrainy, że walczącą na froncie bezpośrednio. Przeżywam to jeszcze mocniej, ale jako człowiek, który związany jest i współpracuje z Ukrainą od 25 lat, od momentu, gdy zostałem wiceprezydentem miasta Lublina, wówczas tak duży postęp, a duża współpraca nastąpiła między miastami, między miastem Lublinem i innymi miastami Ukrainy, poza oczywistym miastem Lwów, Łódzk, ale również i Ługańsk, i Starobielsk. Miasta, zwłaszcza Starobielsk, dla nas szczególny, bo tam 4,5 tysiąca polskich oficerów było więzionych. Byłem nawet w tym klasztorze, w tym monastyrze wiele lat, 20 parę lat temu i widziałem jeszcze ślady pobytu naszych bohaterów, którzy później byli wywożeni do Charkowa głównie i tam mordowani. Ale wracając do sytuacji tej obecnie, w poniedziałek, parę dni temu, wróciłem z Ukrainy. Miałem bardzo ważne spotkanie właśnie na poziomie z wicepremierem. A trzy tygodnie temu, niespełna trzy tygodnie temu, byłem w Kijowie na
międzynarodowym szczycie miast i regionów, gdzie szczególnym gościem był prezydent Zełenski, ale i również Jens Stoltenberg, premier Szmychal i wielu ministrów, minister spraw zagranicznych Kuleba. Tam bardzo dużo mówiliśmy na temat tej sytuacji, tego zagrożenia. I tak naprawdę przecież wiemy doskonale, że 24 lutego 2022 roku to nie początek wojny. To 14 rok, 2014, gdy napadnięto na, nastąpiła napaść na Ukrainę. To inny czas był. Tak wydawało nam się wówczas, że jesteśmy tak daleko od tych spraw, a jednak byliśmy niemalże tak samo blisko jak i teraz. Konferencja, która wierzę, że w swoich końcowych wnioskach wykaże, że nieuzasadniona, nieprawna, bezpodstawna ta napaść Rosjan nastąpiła na Ukrainie, że ona to wykaże, ale mało tego, ja bym prosił też, chciałbym w jakimś stopniu zainspirować uczestników tej konferencji, żeby wspomóc naszych braci Ukraińców wskazać, jakie powinny być przez nich przygotowane i przyjęte akty prawne. To są te kroki, które są jakby podstawą do normalnego funkcjonowania państwa, każdego państwa. Ale Ukraina ma zadanie takie w tym momencie, żeby przygotować takie akty prawne, żeby jak najszybciej mogła znaleźć się zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej, w gronie państw demokratycznych. I to jest ogromne zadanie Polaków. My jesteśmy dla nich nie tylko braci, bo to z naszej wspólnej historii analizowałem dokumenty, to możemy powiedzieć 800 lat, albo i więcej przecież tej wspólnej historii, tego wspólnego dziedzictwa. Oczywiście były te przerwy, jeżeli chodzi o wspólne państwo. I zawsze podkreślam, mimo że jesteśmy w mieście Unii Lubelskiej, że takim aktem prawnym, który mógł uratować życie, istnienie Rzeczypospolitej, ale także wówczas Wielkiego Księstwa Litewskiego, była Unia Chadziacka. Wówczas trzy podmioty ją tworzyły. Rzeczypospolita, Korona, Wielkie Księstwo Litewskie i Wielkie Księstwo Ruskie, które zostało jakby wyłączone województwa niektóre do korony i korona pozwoliła na stworzenie Wielkiego Księstwa Ruskiego. Wierzę, że Państwo pochylicie się nad tymi sprawami, czyli jeszcze raz krótko, że bezprawny akt napaści, inwazji Federacji Rosyjskiej na państwo wolne, niepodległe, Ukrainę, a drugie, że wskażecie, jakie powinny być podstawy prawne rozwoju przyszłości Ukrainy. Bo chcę Państwu powiedzieć jeszcze, że Ukraina w tej chwili jest jednym z najnowocześniejszych państw, jeżeli chodzi o armię. Nowe technologie w tym sektorze, ale jej potrzeba również nowych technologii, nowego rozwoju, nowego impulsu w odbudowie. I zadeklarowałem wówczas na szczycie tym międzynarodowym w Kijowie, że my jako województwo lubelskie
mając wiele instrumentów, mając doświadczenie, możemy pomóc przy opracowaniu strategii rozwoju przyszłości Ukrainy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę owocnych obrad. A jeżeli są nasi bracia Ukraińcy, to do nich zwrócę się po ukraińsku. Bażaję wam, drogi ukraiński Gruzji, bażaję szczyro, serdecznie, serdecznie. Bażaję перемоги, a po перемогу мир. Dużo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dyrektorze, władzy kul, panie marszałku, nasi drodzy szanowni goście. W imieniu Instytutu Dyrektora chciałam także zabrać głos na wstępie i powiedzieć, że już wiele było powiedziane na temat obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ale z punktu widzenia tej konferencji także ważne jest, że ta siódma konferencja, której celem było porządkowanie, mówienie o podstawowych zasadach państwa prawa, o prawach człowieka, warunkach pokoju, przechodzi w tym momencie do debaty o podstawowych zasadach wolności człowieka, prawa do wolności człowieka i prawa do życia. Więc jaki straszny i trudny krok musieliśmy zrobić przez te ostatnie lata, pokazuje również temat tej konferencji. Ale na wstępie chciałabym też kilka słów powiedzieć o naszym instytucie, ponieważ znajdujemy się w środowisku naukowym, dla którego celów ten instytut został stworzony. Byliśmy tutaj, powstaliśmy 2 lata temu, więc jest to bardzo naprawdę młoda instytucja. Byliśmy na kulu już raz, promując naszą książkę na temat biografii Karola Jaroszyńskiego, sławnego współzałożyciela KUL-u. I bardzo miło mi jest państwa poinformować, że w tym roku książka ta, a także książka o prymasie Wyszyńskim w realiach PRL-u zdobyła wyróżnienie Feniksu, więc z przyjemnością o tym informuję, że ta właśnie książka o współzałożycielu KUL-u tę nagrodę zdobyła. Instytut zajmuje się właśnie działalnością wydawniczą, dokumentacyjną i na naszym koncie już jest kilka książek ciekawych. Zapraszam również do śledzenia naszych publikacji. Chciałabym wspomnieć również o nagrodzie Instytutu de Republika w kategorii nauk humanistycznych i społecznych skierowanych do młodych wykładowców. I tutaj także zachęcam do uczestniczenia, to już będzie teraz 2. edycja. Przyznajemy nagrody młodym naukowcom, ale także w dziedzinach właśnie humanistycznych, społecznych i międzynarodowej aktywności w tych 2 dziedzinach. I także przyznajemy nagrodę za całokształt dorobku naukowego, więc zapraszamy państwa również do uczestniczenia w tym naszym życiu instytutowym. Prowadzimy działalność również edukacyjną. Jednym z naszych, myślę, również ciekawych projektów edukacyjnych jest projekt Joseph Conrad Fellowship Program dla bardzo młodych, początkujących naukowców. Też tu mamy już 2. edycję tego programu i zapraszamy do wzięcia udziału w 3. edycji, czy państwa współpracowników, czy
czy osoby, które chcielibyście Państwo z nami związać. To jest roczny cykl warsztatów, pracy nad tematami, z którymi młodzi naukowcy, na którymi młodzi naukowcy chcieliby przez cały rok pracować, opracowywać. Więc myślę, że to są bardzo ciekawe nasze aktywności. Chciałabym także powiedzieć, że właśnie działalność konferencyjna, czyli ta konferencja, wpisuje się jak najbardziej również w nasze, w zakres naszej pracy. I przechodząc już krótko do tego, co dzisiaj, do naszej konferencji, chciałabym się z Państwem podzielić kilkoma uwagami. Pierwsza uwaga to, że ten aspekt naukowy, który ta konferencja w pełni zaspokaja, staje się także aspektem odnoszącym się do spraw bieżących. I tutaj wygląda to właśnie w takiej perspektywie, że mówi się o tym, że nauka czasami musi stać krok dalej od spraw bieżących. No niekoniecznie. Czasami nauka, a zwłaszcza nauki prawnicze, muszą podążać za tym, co dzisiaj, co teraz. I tu właśnie myślę, że ta konferencja pięknie to pokazuje. Drugi aspekt, o którym chciałam powiedzieć, to jest to, że temat tej dzisiejszej konferencji jest pewnym takim mostem, który, myślę, prowadzi nas do przyszłości. Mostem, w którym nauki prawne pomogą w rozwiązywaniu spraw, w których narodził agresywny konflikt. Cieszę się, że spotykamy się właśnie w Lublinie, który jest centrum takich ze strony polskich, jednym z centrów regionalnych pomocy Ukrainie, który zainicjował jako pierwszy, tak, bo te działania administracyjne poszły jednak za pomocą taką doraźną, ludzką, instytucji społecznych, także uniwersytetów i szkół. I w końcu trzecia dygresja na koniec już. Ze strony księdza rektora padło tutaj przypomnienie słów Jana Pawła II. Niewątpliwie także ojca wolności, ja powiem, wolności nie tylko polskiej, ale także wolności naszego regionu, czy kreatora tego, że po latach tego zniewolenia i tkwienia w tej zonie radzieckiej mogliśmy odczuć radość z tworzenia wolnego, suwerennego państwa. Ale powiedziawszy to, ja odwołam się do osoby, która bynajmniej nie jest z kręgu, bądź nie jest kojarzona z kręgiem chrześcijańskim, a mianowicie renesansowego myśliciela Niccolò Machiavellego, znanego nam wszystkim, ale dlatego właśnie, że to on także powiedział, że sposobem tworzenia czy prowadzenia wojny jest agresja bądź prawo. Prowadzenie działań agresywnych jest domeną zwierzęcą. Prawnych jest domeną ludzką. I tak pozwolę się z Państwem w tym momencie pożegnać i życzyć owocnych obrad. Dziękuję.
Państwo. Chciałem zabrać głos w imieniu głównego organizatora, to jest Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk. Przepraszam jednocześnie za nieumyślne spóźnienie. Tak się stało, jednakże ksiądz rektor ten brak uzupełnił, prawda, otwierając zebranie i słusznie. Dziękuję bardzo za to. I dziękuję również wszystkim już przedmówcom, którzy zabierali głos jako goście honorowi. No więc dziękuję bardzo panu profesorowi Cezarowi Sławińskiemu, członkowi Kursu Polskiej Akademii Nauk i prezesowi Lubelskiego Działu Panu, jak również panu doktorowi honoris causa Danielowi Wojciechowskiemu, wojewodzie lubelskiemu, jak też pani doktor Joannie Geffert, dyrektorowi Instytutu Republika w Warszawie, który jest głównym naszym sponsorem w tym wypadku. I witam wszystkich przybyłych gości i uczestników z kraju i zagranicy, w szczególności z Ukrainy, ze Słowacji, także z Niemiec, no i oczywiście z Polski. Nie będę przedłużać tego wystąpienia, ponieważ czas już na obrady merytoryczne. Wszystkich jeszcze raz serdecznie witam i życzę owocnych, pomyślnych obrad. Szczęść Boże. Biała plansza. Po środku czerwony pasek, na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. www.iderepublica.pl